Witam Was serdecznie w kolejnym, ale już ostatnim odcinku o zbieraniu narzędzia, więc kończymy miesiąc, kończymy kolejny dział, ale myślę, że te narzędzia, które do tej pory zebraliśmy, oczywiście nie wszystkie muszą być przez nas wykorzystywane. Znajdźcie to najlepsze, znajdźcie to, które Wam przypadło do gustu i otworzyło Wasze serca i starajcie się to narzędzie wykorzystywać do swojej budowy, budowy siebie, budowy swojej codzienności. To narzędzie, o którym dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, to narzędzie, które można w dwojaki sposób wykorzystać możemy je wykorzystać długofalowo, a więc zbierać przez całe życie pewne materiały, pewne doświadczenia, pewne historie i w ten sposób posługiwać się pewnym narzędziem i coś konkretnego stworzyć, jakiś projekt, albo możemy wykorzystać to narzędzie do tworzenia nowych perspektyw tu i teraz. Wydaje mi się, że warto mieć takie podsumowujące narzędzia, więc takie narzędzie, które będzie nam towarzyszyło w projekcie całego naszego życia i będziemy widzieć, jak ten projekt się rozwija, jak ten projekt się uzupełnia pewnymi kwestiami, ale warto też mieć właśnie wskazówkę na poszczególne dni, a więc mieć coś, czym się będziemy inspirować, coś, czym będziemy się też sugerować tu i teraz. To dzisiejsze narzędzie nawiązuje do dwóch rzeczy, które były już realizowane na mojej stronie internetowej. Troszkę później o tym Wam powiem. Linki są umieszczone pod filmikiem, więc możecie też tam zajrzeć i ten temat jeszcze rozwinąć. Zapraszam Was zatem do poznania nowego narzędzia i obejrzenia dzisiejszego odcinka. To narzędzie, o którym chciałbym wam opowiedzieć, nazywam alfabetem życia. Jeśli wrzucicie to hasło do internetu, znajdziecie i zarówno książki, jak i propozycje różnego rodzaju, a więc jest czym się sugerować, jest co podpatrywać, ale w tamtym czasie, kiedy to realizowałem, tak naprawdę tych pomysłów za wiele nie znalazłem, więc można powiedzieć, że w kontekście mojego życia nie jest to pewna propozycja nowatorska. Natomiast widzę sens tego narzędzia chociażby z dwóch powodów. Otóż właśnie wracam do tego, co mówiłem, że umieścić Dwa linki. Jeden dotyczy pewnego projektu, który był realizowany w czasie wakacji. Już o nim też troszkę wspominałem. Projekt pod tytułem Ważne Słowa. Starałem się przez okres wakacji wynaleźć. Właśnie jakieś ważne słowa, słowa, które mają jakieś konkretne pokrycie w moim życiu, poprzez jakieś konkretne doświadczenia duchowe, fizyczne, codzienne, sugerując się właśnie alfabetem, a więc szukając odpowiednika do kolejnej litery alfabetu. Drugi link przedstawia artykuł, który nawiązuje do alfabetu życia w kontekście już pewnych konkretnych postaci w historii, które pewnie też doskonale znacie, albo przynajmniej. Kojarzycie, postaci, które wydaje mi się, przynajmniej tak moje, takie jest moje osobiste zdanie, że ich postawa, ich życie, ich historia sugerują życie pewnym konkretnym słowem. Spoglądając na nich, myślę, że wielu z nas może mieć jakieś właśnie skojarzenie z konkretnym słowem, z konkretnym zdarzeniem, które może stać się właśnie odpowiednikiem jakiejś litery alfabetu. Stąd pomyślałem wówczas, kiedy tworzyłem ten projekt, to narzędzie, alfabet życia, o pewnych kierunkach, w których mogę. Pójść realizując właśnie ten konkretny projekt, to konkretne narzędzie. Pierwszy kierunek to jest alfabet życia, jako zbieranie pewnych ważnych historii w moim życiu. Są historie wyjątkowe niezdarzające się codzień, wpływające na nasze życie, na nasz charakter. Są to pewnie jakieś decyzje, zmiany, momenty może nawet rewolucji jakiejś naszej codzienności, naszego życia, które mogą zapisać się właśnie w formie jakiegoś konkretnego wyrazu odpowiadającemu właśnie temu wydarzeniu, które odpowiada znowu jakiejś literze alfabetu. I pomyślmy, że zbieramy przez całe swoje życie właśnie alfabet ważnych słów, doświadczeń, historii, które zapisujemy pod kolejnymi literami alfabetu. Możemy też zasugerować się oczywiście alfabetem i postarać się wytworzyć inny kierunek. Można zastanowić się właśnie w kontekście tu i teraz, a więc obecnej sytuacji, jaką literą alfabetu żyjesz, a więc jakie słowo może streszcza obecną twoją sytuację, kondycję duchową czy fizyczną, co mogłoby odpowiadać właśnie temu budowaniu siebie, budowaniu swojej codzienności, co jest taką charakterystyczną właśnie, że która obecnie Tobie towarzyszy, którą można by było śmiało zapisać w alfabecie życia. Wyobraźmy sobie, że oczywiście te litery nie muszą być po kolei, ale właśnie ten pierwszy kierunek zakłada tak, że mam na przykład alfabet i spisuję swoje historie, które przeżywam na bieżąco, a więc ważne wydarzenia, ważne historie, przełomowe momenty, które umieszczam pod odpowiednią literą. Alfabetu. Drugi kierunek tego narzędzia to jest taka powszednia wersja. Wersja, która wyznacza mi, jaką literą żyję. Oczywiście pod konkretną literą może zawierać się wiele słów, które kojarzymy, które są dla nas ważne. Stąd wyznaczając sobie na jakiś czas, czy tygodnia, miesiąca, czy nawet roku jakąś konkretną literę, staram się dopasować do tej litery konkretne doświadczenia w ciągu dnia. Daje w ten sposób miejsce pewnym ważnym słowom, ale przede wszystkim też ważnym doświadczeniom, które pragnę stworzyć w swojej codzienności. Alfabet w Takim rozumieniu właśnie w kierunku tego narzędzia stwarza pewną kreatywność, pewną inicjatywę podejmowaną w mojej codzienności tworzenia konkretnych liter w dniu powszednim. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w duchu jakiegoś słowa, żyjemy w duchu alfabetu życia, a więc najpierw mamy zadanie, aby uzupełnić swój alfabet odpowiednio ważnymi słowami pod każdą literą, a później staram się żyć konkretną literą w jakiejś przestrzeni czasu, którą sobie wyznaczę. I trzeci kierunek. To właśnie inspiracja tym artykułem, o którym wspominałem, czy moje życie jest na tyle charakterystyczne, na tyle oddane, na tyle realizuje jakieś słowo, by można było powiedzieć, że moje życie zostało zdominowane przez jakąś literę. Chodzi o to, że są pewne postaci w historii, czy tej powszechnej, światowej, ale też i historii naszej, codziennej, życiowej, naszych bliskich, które w jakiś sposób streszczają właśnie życie tych osób. I jedno słowo wystarczy, żeby o kimś opowiedzieć. Opowiedzieć, opowiedzieć o jego życiu. Wyobraźmy sobie, że my właśnie to stwarzamy, a więc poświęcamy całe swoje życie na jakąś konkretną literę. Całe moje życie wpisuje się w jakąś konkretną literę. Chciałbym Wam zaproponować użycie tego narzędzia. Otóż spróbujmy najpierw sobie wybrać, który kierunek nam najbardziej odpowiada. Czy chcemy rozpocząć dzisiaj tworzenie takiego alfabetu do końca swojego życia, czy wybieramy drugi kierunek, a więc kierujemy się konkretną literą i skrywanymi pod nią jakimiś. Konkretnymi, ważnymi słowami, czy staramy się określić, jaka litera, jakie słowo określa moje życie, i zastanowić się, jak w tym tygodniu. Bardziej to wyrazić, bardziej tym żyć. Wydaje mi się, że to narzędzie, zarówno służące do zbierania pewnych doświadczeń, jak i też inicjujące pewne doświadczenia w naszym życiu, może się doskonale, bardzo praktycznie sprawdzić w naszej codzienności. Tym bardziej, kiedy chcemy budować siebie, budować swoją codzienność, wydaje mi się, że alfabet życia jest narzędziem, które musi pojawić się w mojej codzienności. W jaką formę wejdziesz i w jaką formę zaangażujesz się i postarasz się tę narzędzie wykorzystać, to jest Twoje zadanie. Spróbujmy w tym tygodniu rzeczywiście stworzyć swój alfabet życia kierując się jakąś jego wersją.